Czy Jezus Chrystus posiadał rodzeństwo? Co Biblia mówi na ten temat? Czy zawiera ona jakieś informacje na temat braci i sióstr Jezusa? I czy istnieją jakieś naukowe dowody potwierdzające to, że Jezus faktycznie miał rodzeństwo? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Pismo Święte Nowego Testamentu wspomina kilka razy o tym, że Jezus posiadał braci i siostry. Mało tego, bracia Jezusa zostali w Ewangeliach Świętego Marka i Świętego Mateusza wymienieni z imienia. Zaś ci sami ewangeliści wspominają również o tym, że posiadał on siostry. Jednak one nie są już wymienione imiennie. Jezus nad jeziorem przekazywał zgromadzonym tłumom ludzi różne przypowieści. Gdy się stamtąd oddalił, ludność tam zgromadzona zaczęła się dziwić, skąd posiadał taką wiedzę. Mówili wówczas: czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? Dwa powyższe fragmenty zdają się potwierdzać, że Jezus miał czterech braci oraz przynajmniej dwie siostry, których imion niestety nie znamy. Jednak nie są to jedyne fragmenty Pisma Świętego, które wspominają o rodzeństwie Jezusa. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Rzekli więc jego bracia do niego: wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Ponadto pierwszy list do Koryntian sugeruje, iż bracia Jezusa posiadali żony. Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i Kefas? W liście do Galatów wymieniony został dodatkowo z imienia brat Jezusa Jakub. Spośród zaś innych, którzy należał do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Jakub był również wspominany w innych fragmentach Nowego Testamentu. Łącznie Pismo Święte wymienia go 15 razy. Czy więc możliwe jest, że wspomniani w Piśmie Świętym bracia i siostry Jezusa faktycznie byli jego rodzeństwem? Czy też fragmenty Biblii ich opisujące zostały mylnie zinterpretowane? W głównym nurcie naukowym funkcjonują trzy podejścia do tego, kim byli owi bracia i siostry Jezusa wspominani w Piśmie Świętym. Po pierwsze, było to faktyczne rodzeństwo Jezusa, a więc bracia i siostry, młodsze dzieci Józefa i Maryi. Po drugie, było to jego rodzeństwo przyrodnie pochodzące z wcześniejszego małżeństwa Józefa, a więc byli starsi od Jezusa. Po trzecie, byli to kuzyni Jezusa ze strony jego matki. Żyjący w IV wieku naszej ery biskup Bonosus stwierdził, że po Jezusie Maryja posiadała również inne dzieci. Taką teorię można uznać za prawdziwą, gdyż Ewangelie opisujące młodość Jezusa nie wspominają ani słowem o jego rodzeństwie. O rodzeństwie tym ewangeliści mówią dopiero w momencie rozpoczęcia publicznej działalności przez Jezusa. Gdyby Jezus posiadał starsze rodzeństwo, to z pewnością pojawiłaby się o nich wzmianka, chociażby wówczas, gdy święta rodzina uciekła do Egiptu przed gniewem Heroda. Z pewnością Maryja i Józef nie zostawiliby swoich dzieci w Nazarecie czy Betlejem. Z całą pewnością wzięliby je ze sobą, zaś gdyby tak było, to ewangeliści odnotowaliby to w swych historiach. Podobnego przekonania byli również Jowinian i Fotyn z Sirmium. Istnieje również pogląd reprezentowany przez Epifaniasza z Salaminy, że rodzeństwo Jezusa było tak naprawdę dziećmi Józefa z poprzedniego małżeństwa. Święty Józef nie jest wspominany w Biblii w innych fragmentach, jak tylko w powiązaniu z Jezusem. Niektórzy twierdzą więc, że był znacznie starszy od Maryi i zmarł zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. Ponadto apokryficzne teksty jak Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Piotra oraz Ewangelia Dzieciństwa Tomasza potwierdzają teorię, że rodzeństwo Jezusa pochodzi z pierwszego małżeństwa Józefa. W IV wieku naszej ery Helwidiusz ponownie zaproponował teorię dotyczącą tego, iż bracia i siostry Jezusa wymienieni w Ewangeliach faktycznie byli jego młodszym rodzeństwem. Wówczas Hieronim ze Strydonu, reprezentujący główny pogląd Kościoła, przedstawił Maryję jako pozostającą dziewicą przez całe życie. Zaś rzekome rodzeństwo Jezusa było w rzeczywistości dziećmi siostry Maryi. Niemniej jednak, Pismo Święte nie mówi, że byli to kuzyni Jezusa, lecz nazywa ich właśnie braćmi
braćmi i siostrami. Dodatkowo Nowy Testament rozróżnia słowo bracia i siostry od kuzynów, na przykład w liście do Kolosan. Ponadto teoria o tym, iż Maria przez całe życie była dziewicą, wydaje się być podważona przez ewangelistę Mateusza. Na początku jego Ewangelii czytamy: zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Fragment ten sugeruje, iż do narodzin Jezusa Józef nie współżył z Maryją, lecz nie wiadomo, co było dalej. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, iż Maryję i Józefa łączyła intymna seksualna relacja, więc Maryja nie mogła być dziewicą. Wygląda więc na to, iż najbardziej prawdopodobne wydaje się być, iż bracia i siostry Jezusa mogli być albo młodszymi dziećmi Józefa i Maryi, albo dziećmi Józefa z wcześniejszego małżeństwa. Niemniej jednak, o tym, iż były to dzieci Józefa z wcześniejszego małżeństwa, możemy dowiedzieć się tylko z tekstów apokryficznych, które przez wielu badaczy są dyskredytowane. W Piśmie Świętym nie znajdziemy o tym żadnej wzmianki, zaś cała koncepcja opiera się tylko na założeniu, że Józef był dużo starszy od Maryi. Z drugiej strony, koncepcja o tym, iż byli to rzeczywiście bracia i siostry Jezusa, również posiada kilka wad. Dziwnym wydaje się być fakt, iż podczas kluczowych wydarzeń życia Jezusa, jego rodzeństwa, w połowie biologicznego rodzeństwa nie było przy nim. Nie było ich bowiem wówczas, gdy Jezus zaginął w świątyni. I co najdziwniejsze, nie było ich również podczas ukrzyżowania. Podczas ukrzyżowania Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował. Rzekł do Maryi: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To zdanie wypowiedziane przez Jezusa zdaje się potwierdzać, że Jezus nie posiadał rodzeństwa, które mogłoby zaopiekować się jego matką po śmierci na krzyżu. Zdaniem Konstantina Zalalasa, oddanie przez Jezusa matki pod opiekę ucznia, gdyby jego rodzeństwo żyło, byłoby wbrew żydowskim zwyczajom, gdyż na najstarszym żyjącym synu ciążył obowiązek opieki nad matką. Nawet Jan Paweł II stwierdził, że stwierdzenie „oto syn twój”, wypowiedziane przez Jezusa do Maryi, miało na celu wypełnienie w jej życiu pustki po stracie jedynego dziecka. Wspomniano już uprzednio, iż Ewangelie w kontekście rodzeństwa Jezusa najwięcej uwagi poświęcają Jakubowi, który stał na czele Kościoła w Jerozolimie. Istnieje namacalny dowód na to, iż postać taka żyła i była bratem Jezusa. 21 października 2002 roku na konferencji prasowej w Waszyngtonie zorganizowanej przez Herschela Shanksa zaprezentowano ossuarium Jakuba. Jest to kamienna urna pochodząca z 63 roku naszej ery, wykonana z kredy osadowej. Urna ma wymiary 50 cm długości u podstawy, 56 cm długości przy górnej krawędzi, 25 cm szerokości i 30 cm wysokości. Urna zawiera domniemane szczątki Jakuba Sprawiedliwego, członka rodziny Jezusa. Pokrewieństwo Jakuba oraz Jezusa zostały potwierdzone na samej urnie, która zawiera napis: Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Urna ta zdaje się potwierdzać, iż Jakub był albo młodszym bratem Jezusa, albo przyrodnim bratem Jezusa, pochodzącym z pierwszego małżeństwa Józefa. Wobec czego pozostałych braci również można zaklasyfikować w ten sposób. Ponadto pod koniec 2017 roku naukowcy ogłosili odkrycie oryginalnej greckiej kopii heretyckiego chrześcijańskiego manuskryptu opowiadającego o tym, że Jezus sekretnie nauczał swojego brata Jakuba, zwanego Jakubem Sprawiedliwym. W manuskrypcie tym bibliści Jeffrey Smith i Brent Landau z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin zidentyfikowali kilka fragmentów pierwszej apokalipsy Jakuba. Wcześniej wszystkie wersje tego dokumentu z V lub VI wieku były dostępne tylko w tłumaczeniach koptyjskich. Tekst tej apokalipsy jest apokryficzny, więc nie został zaliczony do kanonu biblijnego. Opowiada on o naukach, które Jezus przekazywał Jakubowi, który często był określany jako brat. Kim więc było rodzeństwo Jezusa wymieniane w Piśmie Świętym? Dziećmi Maryi i Józefa urodzonymi po Jezusie, czy też dziećmi Józefa z pierwszego małżeństwa? Czy dowody odnalezione w ostatnich latach sugerują, że Jezus posiadał rodzeństwo zrodzone z jego biologicznej matki? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na ten temat.